Witam was, moi kochani, bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Nazywam się Tarocista Adrian, witam widzów zarówno TVN, jak i TVN7 i korzystając, moi drodzy, z tego magicznego, świątecznego okresu, świąteczno-noworocznego, chciałem złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, a na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wam, moi drodzy, za mijający rok, za ten rok 2018. Dziękuję za to, że byliście razem ze mną. Dziękuję za wszystkie powroty. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa, które kierowaliście pod moim adresem. To naprawdę bardzo miłe, bardzo krzepiące i bardzo budujące słuchać te wszystkie ciepłe słowa, które kierujecie pod moim adresem. Dziękuję również, moi drodzy, za wszystkie kartki pocztowe, które do mnie wysyłacie. Za wszystkie maile, za wszystkie wiadomości również na Facebooku. Także bardzo cieszę się, że jesteście i oglądacie moje programy. Ja z tego miejsca chciałem, moi drodzy, życzyć Wam naprawdę przepięknych, rodzinnych świąt. Bożego Narodzenia, aby ten niezwykły czas był czasem, który spędzimy w gronie osób, które kochamy, abyśmy zawsze byli szczęśliwi, uśmiechnięci i aby nasze życie wypełnione było radością, uśmiechem, optymizmem, wiarą w siebie i pogodą ducha, moi kochani. A w nowym roku życzę Wam przede wszystkim spokoju. I mimo tego, że sytuacja, która w naszym kraju gdzieś tam dzieje się od paru lat, może nie jest zbyt ciekawa, cały czas mamy wrażenie, że coś niedobrego się dzieje, to jednak, mimo to, moi drodzy, życzę Wam spokoju, życzę Wam dużo radości, ale również życzę Wam tego, abyście zawsze i wszędzie byli sobą w każdej sytuacji. I abyście nie bali się mówić, o tym, co jest dla Was ważne, co jest dla Was istotne. Także, moi drodzy, jeszcze raz życzę Wam przepięknych świąt, Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku dodatkowo jeszcze życzę Wam samych sukcesów w każdej dziedzinie życia. Pozdrawiam Was, oczywiście, moi kochani, bardzo serdecznie i zapraszam już w Nowym Roku do oglądania programów Moc Magi. Tarocista Adrian, kłaniam się bardzo nisko.